Niecały miesiąc dzieli nas od symbolicznego powrotu do Leszna króla Stanisława Leszczyńskiego. Pomnik dwukrotnego władcy Polski, potomka, założycieli miasta, ojca królowej Francji Marii Leszczyńskiej, dobroczyńcy lotaryngi, stanie u zbiegu ulicy Leszczyńskich i rynku. Pomnik powstaje w kieleckiej pracowni rzeźbiarskiej Sławomira Micka. Artysta wzorował się na podobiznie króla z okresu młodości, z 1708 roku.